Siemanko ludzie, z tej strony nie ma lipy, a ja was witam w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2021, albo jak to woli Ski Jumping 2021. I w końcu po wielu miesiącach mamy nowy update. Co prawda to nie jest taki update z cyklu zmiana struktury w trybie kariery czy fizyki lotu i tak dalej, jak to było wcześniej, czy grafiki, ale mamy taki pomniejszy update'ik pomiędzysezonowy. Fajnie, że cokolwiek wyszło nowego, czy cokolwiek zostało dodane, naprawione. Ja z angielskiego nie jestem dobry, więc nie wiem, czy dobrze przetłumaczę wam to, ale do gry zostało na przykład dodany wynik, nasza obecna pozycja chyba, w chwili kiedy czekamy na skok, została dodana informacja o naszej wysokości podczas lotu. Gracz nie może dłużej kontynuować konkursu z kontuzją, czyli na przykład jak upadniemy w pierwszej serii bądź w kwalifikacjach, to już dalej nie możemy startować w tych zawodach. Przepraszam. Pop-up information about fulfilled sponsorship agreement. No to tutaj chyba chodzi o to, że mamy więcej informacji o sponsorze. Zostało naprawione, poprawione, znaczy się chyba przetłumaczenie gry na inne języki, chyba coś w tym stylu, nie jestem pewny. Oraz zostały naprawione błędy w grze. A jakie błędy? Nie wiem, ale pewnie jakieś takie najbardziej widoczne, domyślam się. Ale dobra, zagrajmy, zobaczmy, co się zmieniło, jak to wszystko wygląda. Od razu mówię, że na razie z kolejnego sezonu z kariery zawodnika nie zaczynam. To nie jest tego typu film, tylko to jest film, żeby wam pokazać i żebym ja sam zobaczył, co się dokładnie zmieniło i tak dalej. Przepraszam za mój głos i moją wymowę, ale mam katar i trochę dzisiaj się tak, no może dziwnie się czuję po prostu. Widzę, że już na wstępie zostało dodane coś takiego jak wysokość lotu, czyli chyba ta informacja o wysokości skoczka. Na razie ją wyłączmy, zobaczmy co takiego się stanie. No ja przed nagrywkami już skakałem trochę, żeby to zobaczyć na pierwszy rzut oka, jak to wygląda. I powiem wam, że to daje, że to zdaje egzamin dosyć dobrze. Pokazuje się nam informacja o wysokości i tak dalej. Mamy też tutaj, jak można zauważyć na tej tabeli informacyjnej, informację, który to jest konkurs w sezonie. Tego chyba wcześniej nie było. Mamy mocny wiatr pod narty. I tak, widzicie, mamy tabelę z wynikami, podczas kiedy będziemy, jeszcze nie startujemy. Mamy pokazane, kto prowadzi, jaka jest przewaga i tak dalej, top 5 tak zwane. I mamy tutaj na dole, gdzie jest nasz nick, informacje, kto będzie następny skakał. Ale akurat to jest takie tylko kosmetyczne, bo w tej grze akurat to jakoś nie ma wpływu, jakoś nikt nie jest po prostu jakieś ważne do konkurencji, bo to nic nie zmienia, tylko to jest takie wyglądowe, można powiedzieć. Moja forma w tej grze, powiem wam od razu, jest tragiczna. Ja dawno w to nie grałem. No może być chyba trochę za głośno. No dawno w to nie grałem po prostu i moje soki mogą być nie najlepsze. A jeżeli chodzi o jakiś taki większy update z cyklu, nie wiem, na przykład właśnie co mówiłem na początku filmu, czyli ze zmianą jakiejś struktury w karierze, bądź ze zmianą fizyki lotu, lepsze odzorowanie skoczni, dodane nowe skocznie i tak dalej, to myślę, że taki update może w końcu się pojawi przed nowym sezonem, jak to było rok temu, jak pamiętacie, gdzie kiedy dodali twórcy nową grafikę, między innymi ten nowy HUD, co jest od tamtego sezonu wprowadzone. O Jezu, przepraszam, ale Keter męczy masakrycznie od kilku dni już. Więc taki update powinien się, tak myślę, pojawić przed nowym sezonem, o ile taki update w ogóle będzie gotowy i w ogóle się pojawi, bo nie wiem, nie jestem twórcą tej gry. Tylko się mogę domyślić, czy coś takiego może będzie wprowadzone wtedy.
No ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Dobra. Wygraliśmy chyba. Tak. Reklama to akurat w tej grze jest norma. Co konkurs jest zawsze reklama wyświetlana. Dobra, przejdźmy dalej. Masakra. Reklam nie będę oglądał, bo to nie ma sensu już w tym momencie. Mamy sponsorów. Czy coś tu się zmieniło? Nie wiem, szczerze. Tam w liście z update'em pisało, że coś tutaj się, że coś tutaj zostało zmienione, ale nie widzę żadnych różnic przed update'em i teraz. Ale chyba nagrody zostały polepszone za reklamy, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o sprzęt, to nie wiem, może zostało coś dodane. Nie, nie ma nic nowego do sprzętu. Więc można jeszcze dodać sobie z ustawień gry wysokość lotu, czyli tą informację, co daje nam info, jak wysoko jesteśmy nad zeskokiem. Co jest w sumie pomocne dla tych, którzy nie są doświadczeni w tej grze i często mają problem z wziążeniem dźwięku, z określeniem, jak wysoko są w powietrzu, kiedy mają lądować i tak dalej. I to możliwe, że nawet takim bardziej doświadczonym graczom jak ja, jak mi, przepraszam, to pomoże, bo no często też zaliczałem gleby, mimo że już długo gram i mam jakieś tam doświadczenia w tej grze. Więc no na pewno pomoże to w lepszym określeniu, kiedy należałoby lądować i tak dalej. Co jest na pewno przydatną rzeczą, będzie w dalszym etapie grania. Szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z tą grą, bądź mieli właśnie problem z określeniem, kiedy lądować i tak dalej. No. Ale popsułem. Ale mimo to poleciałem za HS. To tylko w tej grze jest to możliwe. Na skoczni w Zakopanem, aka Wisła Malinka. No bo jak widzicie, my skaczemy w Wiśle, a nie w Zakopanem. Chyba, że to jest Wisła, a nie Zakopane w ogóle. Może ja coś powaliłem. Tak, to jest Wisła. Ojej, przepraszam, myślałem, że to jest Zakopane. No to myślałem źle. Dobra, po tym skoku, znaczy po tym konkursie zakończymy film z update'u. Nie będziemy go przedłużać do nie wiadomo ilu minut. Bo to tylko jest taki filmik z update'u, a nie jakaś kariera i tak dalej. Mówiłem. Z karierą to... Ojej. No to w sumie wam już pokażę, jak to działa z tymi kontuzjami po tym update'cie. 149 metrów, kontuzja. Akurat my zaliczyliśmy upadek w drugiej serii, ale widzicie, pojawiła się ikona apteczki, czyli kontuzji. Jakbyśmy wcześniej upadli, to nie moglibyśmy już dalej kontynuować konkursu, więc fajna rzecz, że coś takiego wprowadzili, bo to coś trochę realistyki dodaje, ale też niekoniecznie. No. Okej, okay, no i mamy kontuzję na ileś tam dni, jak wiadomo. Kontuzja. To trochę coś z opóźnieniem to działa, te klikanie, nie wiem czemu. No i to tyle chyba z tego update'u, więcej nic nie zostało dodane, tak mi się wydaje, z takich bardziej zauważalnych rzeczy. Piszcie w komentarzach, co wy uważacie o tym update'cie, jak wam się podoba, co byście jeszcze dodali, poprawili, zmienili, na co czekacie w tej grze. Bo ja szczerze wam powiem, najbardziej czekam na to, aby do gry zostały dodane nowe skocznie oraz żeby pozostała ilość skoczni, które już są w tej grze, została odzerowana, a nie żeby były takie sytuacje, że skaczemy, nie wiem, na przykład w Zakopanem, a to jest Wisła, czy inne tego typu rzeczy, tak. Wiecie chyba, o co mi chodzi, bo jak ktoś zna tę grę z YouTube'a, bądź sam gra, no to wie chyba, o co chodzi. Więc na te rzeczy najbardziej czekam. No i może coś z tym fizyką lotu, żeby jednak nie dało się tyle skakać tak daleko. Chociaż w multiplayerze już to jest naprawione, bo jak gramy na multi, to te odległości nawet na full wymaksowanym skoczku
są w miarę realistyczne, więc no akurat na multi jest to dobrze zrobione, ale tutaj jest to full arcade, że tak to ujmę, więc no nie wiem, no może jak zmienią, to będzie fajnie, nie muszą w sumie zmieniać. Wszystko jedno. Więc możecie zostawić łapkę, suba, jak wam się podoba film, kanał, content jaki robię. Możecie się tymi rzeczami docenić. Zapraszam do Discorda dla widzów oraz na mój drugi kanał. Linki macie wszystkie w opisie. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia do następnych filmów, live'ów. Hello!